Święty Bóg zasiada na Syjonie. Święty Bóg zasiada pośród nas. Święty Bóg, On bierze mnie w obronę, gdy ufam Mu, nie jestem sam. Święty Bóg pod swojej chwały skrzydła. Święty Bóg gromadzi dzieci swe. Święty Bóg swą chwałą je okrywa, by nigdy nie zgubiły się. Nie wiem, czy wiesz, ale Bóg chce dzisiaj zgromadzić swoje dzieci pod swoje skrzydła. Przyzywam Cię dzisiaj w imieniu Jezusa. Jeśli pamiętasz ten moment, kiedy patrzyłeś w Jego oczy przed założeniem świata, to przyzywam Cię dzisiaj, zew krwi, przyzywa Cię dzisiaj na to miejsce. Ja wzywam ludzi, którzy są synami i córkami pokoju. Wzywam ludzi, którzy przypominają sobie w swoim duchu, że patrzyli kiedyś w oczy Jezusa Chrystusa przed założeniem świata. Ja przyzywam ludzi, którzy są spragnieni i zgłębieni sprawiedliwości Bożej. Przyzywam tych, którzy są spragnieni prawdy. Przyzywam tych, którzy są spragnieni, bo każdy, kto pragnie, będzie nasycony. Każdy, kto pragnie, jeśli pragniesz poznać prawdę, jeśli pragniesz poznać prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, który jest osobą, który jest prawdziwy, który oddał za Ciebie życie, którego krew krzyczy o Ciebie dzisiaj. Krzyczy głośniej niż krew Abla. Krzyczy głośniej niż krew Abla. Jego krew wsiąknęła w tą ziemię. Jego krew stawia się za Tobą. Jego krew przyzywa Ciebie dzisiaj. Jego krew przyzywa dzisiaj Ciebie. Ja mówię do ludzi, którzy szukają prawdy. Którzy szukają prawdy. Którzy nie zadowalają się płytkim życiem tu i teraz. Którzy chcą więcej. Którzy chcą poznać, kim są naprawdę. Którzy chcą zgłębić swoją głębię. Bo posiadasz głębię. Nie posiadasz tylko ciała. Nie posiadasz tylko duszy odpowiedzialnej za to, że jakieś tam decyzje sobie miałkie podejmujesz. Posiadasz ducha. I ten duch potrzebuje się narodzić na nowo. Ten duch potrzebuje spotkać się z żywym Bogiem. 21 lat temu spotkałam żywego Boga, Jezusa Chrystusa. Spotkałam Go w swoim duchu. Spotkałam Jezusa Chrystusa, który jest zmartwychwstały, który zmienił moje życie. On podniósł moje życie. Święty Bóg dzisiaj wzywa Ciebie do relacji ze sobą. To jest Święty Bóg. To jest potężny Król Królów i Pan Panów. To jest Jezus Chrystus. Jeśli odważysz się pomyśleć o Nim jako o sobie, jeśli odważysz się do Niego zawołać, to On Ci się objawi i nie będziesz już szedł do piekła, nie będziesz już pusty, ale staniesz się pełny Boga żywego. Twój duch ożyje. To jest prosta Ewangelia. Nie trzeba nic robić. Nie trzeba i chodzić na pielgrzymki, nie trzeba łykać tych opłatków i głodnych kawałków, które sprzedają księża. Nie trzeba tego robić. Trzeba po prostu potraktować Boga jak osobę. Trzeba potraktować Jego Słowo jak prawdę, bo to jest prawda i ona zmieniła moje życie. Poznałam Jezusa Chrystusa. Nazywam się Nina Księżopolska. Odkąd Go poznałam, jestem zupełnie inną osobą. Wcześniej byłam osobą, która budowała swoje poczucie własnej wartości na tym, co pomyślą o mnie inni ludzie. Robiłam tutaj niedaleko karierę, tak mi się wydawało, że zawrotną. Całkiem nieźle mi się żyło. Miałam męża, którego zdradzałam. Miałam mieć dziecko, ale nie chciałam mieć dzieci z moim mężem, więc usunęłam tę ciążę. Sprawiłam, że to dziecko umarło. Ale kiedy na swoim prywatnym dnie spotkałam się z Jezusem Chrystusem, zawołałam do Niego, to On mi nie wytknął żadnego błędu. On mi tylko uświadomił, że ginę bez Niego, tak jak każdy inny człowiek. Każdy człowiek potrzebuje spotkać Boga
osobiście w swoim życiu. Każdy człowiek potrzebuje się narodzić na nowo. Każdy człowiek potrzebuje nie iść do piekła. Czy wiesz, że wystarczy, że zgodzisz się z Bogiem, bo On ma o tobie dobre myśli, On chce ci przygotować przyszłość, natchnąć cię nadzieją, On chce podnieść twoje życie i wystarczy, że się z Nim zgodzisz. Zgodzisz się z tym sposobem ratunku, który ci zapewnił przez Jezusa Chrystusa. Zapewnił ci potężne zbawienie, zapewnił ci wyratowanie, tylko ty dzisiaj to ignorujesz. Ale nie ujdziesz cało, jeśli zignorujesz zbawienie, bo tam, po drugiej stronie, kiedy przejdziesz z tego życia do następnego etapu, czyli umrze twoje ciało, ale ty nie umrzesz, twoja psychika nie umrze i duch nie umrze, staniesz na sąd, staniesz na sąd. Raz człowiekowi śmierć, a potem sąd. A chcę ci powiedzieć, że ja nie stanę na ten sąd, ponieważ ja pojednałam się z Bogiem, znam Go osobiście, urodziłam się z Jego ducha i jestem Jego dzieckiem. Bóg, potężny, święty Bóg, nie jest sędzią dla mnie, jest moim Ojcem. I tak może mieć każda osoba dzisiaj przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Wszystko jest otwarte, drzwi są otwarte, nie musisz iść na sąd. Jedyna rzecz, z jakiej Bóg cię osądzi, twoje życie osądzi, to jest to, czy przyjąłeś Go, czy nie. Dzisiaj każdy człowiek decyduje o tym, czy chce w ogóle iść do nieba, czy do piekła. Ty decydujesz o tym. Wszystko jest po twojej stronie. Nie możesz zarzucić niczego Bogu, ponieważ On się tak przychylił do ciebie, że przyszedł tutaj jako człowiek, żeby wziąć na klatę wszystko to, co my spapraliśmy, żeby w ogóle dać się zakatować za ciebie, żebyś ty nie musiał ginąć. Ale jeśli ty lekceważysz tą ofiarę, to staniesz na sąd i jedyne pytanie będzie brzmiało: co zrobiłeś z tym, co On zrobił dla ciebie? Odrzuciłeś coś takiego? To jest miłość. To jest miłość w akcji. To jest miłość w akcji. Taką miłość warto przyjąć. To jest w ogóle jedyna opcja. Jedyna opcja. Ja to zrobiłam. Narodziłam się na nowo 21 lat temu. Jestem dzisiaj zupełnie inną osobą. Głoszę ci dzisiaj Ewangelię. Będziesz pamiętał te słowa. Będziesz pamiętał te słowa. Jeśli się nie narodzisz na nowo, jeśli nie podejmiesz decyzji, żeby spotkać się realnie z Bogiem i nie iść do piekła, ratować swój tyłek. Jeśli tego nie zrobisz, to staniesz tam przed Trybunałem Chrystusowym, przed sędzią sędziów. I będziesz pamiętał, jak głosiłam ci Ewangelię, a ty ją zgardziłeś. Nie gardź tym, bo to jest jedyny ratunek dla człowieka. Jedyny.